Marka Lenovo Legion już od dobrych kilku lat uznawana jest za jedną z najpopularniejszych marek laptopów gamingowych. Często łącząc jakość wykonania z odpowiednimi konfiguracjami oraz cenami, które na tle innych specyfikacji laptopów przeznaczonych do grania w nieco bardziej mobilnym stylu potrafił zaskoczyć. Bo powiedzmy sobie szczerze, grać na wyjeździe zdarza się i to często. O ile w ostatnim czasie handheldy takie jak Steam Deck, Asus Rock czy MSI Cloud to dobra alternatywa, tak czasami chcemy zrobić coś więcej. W takim wypadku porządku. Gamingowy laptop, który jest w stanie wytrzymać, naprawdę jest na wagę złota. Dlatego też dzięki uprzejmości marki 1.pl otrzymaliśmy do przetestowania laptopa Lenovo Legion Slim 7, który powiedzmy sobie wprost prezentuje się z zewnątrz naprawdę solidnie i elegancko. Nie bez powodu zaczęliśmy od tego co na zewnątrz, ponieważ Lenovo Legion Slim 7 mocno odchodzi od stereotypowego wyglądu sprzętu gamingowego na korzyść elegancji oraz połączenia zimnych, aluminiowych elementów z nielicznymi dodatkami stworzywa sztucznego w kolorze Misty Grey. Jedynymi elementami wyrażającymi pewne kolorystyczne akcenty był przycisk przeznaczony do rozruchu oraz klawiatura, którą możemy ustawić w dowolnym kolorze w odróżnieniu od tańszych braci z serii Legion. W kwestii specyfikacji jest o czym rozmawiać. Mamy tutaj bowiem na pokładzie ośmiordzeniowy procesor Intel Core i9 13900H od 2600 do 5600 MHz. W połączeniu z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4070 z 8 GB pamięci na pokładzie. Laptop wyposażony jest w 16-calowy ekran z podświetleniem LED wspierający 240 Hz odświeżania wraz z technologią Dolby Vision oraz HDR400. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy 32 GB pamięci RAM, a także dysk SSD o pojemności 1 TB w standardzie M2. Dodatkowo wiele różnych portów USB 3.2 pierwszej i drugiej generacji, port Ethernet, HDMI, wejście kombo do podłączenia słuchawek oraz alternatywny Display Port USB C. Lenovo również chwali się tym, że bateria o pojemności 80Wh może wytrzymać 8,3 godziny na zasilaniu z baterii. I tak właściwie to na papierze można powiedzieć, że wszystko wygląda naprawdę dobrze. Jedyne co rzeczywiście można byłoby spróbować zmienić to procesor, ponieważ Intel Core i9 można uznać za zbyt mocną ekstrawagancję i zdecydowanie można byłoby zostać na poziomie i7, co przełożyłoby się również na niższą cenę samego sprzętu. Z drugiej strony jednak jak szaleć to szaleć. Przy cenie powyżej 10 tysięcy trudno o jakiekolwiek kompromisy, a i9 w trybie Turbo Boost jest w stanie dać bardzo dobre osiągi w grach komputerowych. Ekran, mimo iż nie jest to standardowe dla wielu sprzętów 16x9, wyświetla obrazy w bardzo dobrej jakości z bardzo żywą paletą barw oraz HDR. To, co w moim przypadku mogłoby być uznane bardziej za gust, to fakt, że zamiast matrycy Glar lepiej byłoby zobaczyć matrycę matową, która sprawdziłaby się bardziej w oświetlonych pomieszczeniach czy na zewnątrz. Pod względem dźwięku również nie można narzekać. Wykorzystanie technologii Dolby Atmos, która powoli jest standardem w przypadku kart dźwiękowych w laptopach, daje niesamowite efekty zarówno w grach, jak i przy oglądaniu filmów czy seriali. Z kolei możliwość dostosowania kolorystycznego klawiatury doda nieco charakteru i pozwoli wyróżnić się z tłumu. Jest jednak jeden minus, który bardzo łatwo zauważyć w trakcie ogrywania gier na tym laptopie. Chociaż z pewnej perspektywy można byłoby to uznać za plus. Chłodzenie tego laptopa, mimo że niezwykle efektywne i dobrze zaciąga powietrze spod z przodu sprzętu wypychając je bokami oraz tyłem, działa niewiarygodnie głośno. O ile granie w gry ze słuchawkami jest dosyć przyjemne, ale nowo Legion Slim 7 nagrzewa się w miejscu, do którego dłonie raczej nie docierają, czyli okolice głośników i przycisków zasilania, tak raczej można pomarzyć o cichym graniu, gdy mamy ochotę na wieczorny grind w Diablo 4, a druga połówka chce spokojnie spać i mieszkamy w kawalerca. Dlatego też, o ile nagrzewanie się laptopa nie jest aż takim problemem, tak głośność tych mniej odpornych na tak agresywnie działające chłodzenie może wystawić cierpliwość niektórych graczy na potężną próbę. Pomijając już fakt intensywnie działającego chłodzenia, to właściwie od strony czysto growej nie można się przyczepić do tego, na jakiej specyfikacji działają poszczególne gry. Trzeba jednak brać poprawkę na to, że rozdzielczość ekranu również jest tutaj dość specyficzna. Nie jest to bowiem typowe 4K, a 3200x2000. Jednak staraliśmy się włączać gry w ramach najwyższych możliwych ustawień i ewentualnej zabawy ray tracingiem oraz w niektórych przypadkach technologią DLSS. Wcześniej zaznaczaliśmy obecność Diablo 4 i od tej gry zaczniemy nasze testy. Niedawno gra Activision Blizzard otrzymała aktualizację dodającą efekty ray tracingu, więc sprawdziliśmy od razu, jak sprawuje się na tym laptopie. W jakości wysokiej z włączonym RTX udało się uzyskać średnio na poziomie 60 FPS, natomiast bez RTX liczby sięgały maksymalnie od 100 do 120 FPS na ustawieniach wysokich i ultra. Kolejną grą, która często pojawia się w naszych testach, to Warhammer 40 000 Dark Knight. Tutaj w ustawieniach wysokich z RTX udało się uzyskać od 64 do 90 FPS w zależności od natężenia zombiaków. Najwyższym wyzwaniem była natomiast Forza Motorsport. W zależności od ustawień wyniki były bardzo różne. W przypadku ustawień ultra udało się osiągnąć stabilne 30, natomiast w zależności od wykorzystywanych technologii na wysokich DLLA z włączonym trybem jakości udało się uzyskać od 22 do 25 FPS. W trybie zrównoważonym średnia wynosiła 36 FPS, natomiast z wyłączonym ray tracingiem. Gra bez problemu dochodzi do stabilnych 60 fpsów. Tutaj jednak warto zaznaczyć fakt, iż Forza Motorsport to mocno problematyczna gra i w wielu przypadkach zabawa ustawieniami może mieć kluczowe znaczenie na wynik fps. Z drugiej strony, problemów z płynnością rozgrywki nie było przy Ride 5. Gra bez problemu potrafiła uzyskać od 60 do 70 fps przy 100% skalowania rozdzielczości oraz ustawieniami na ultra. Na koniec zostawiliśmy coś bardziej zaskakującego: Destiny 2. Które w maksymalnych ustawieniach w rozdzielczości 3200x2000 spokojnie osiągnęło od 90 do 120 fps, w zależności od tego, co się działo na ekranie. Podsumowując, Lenovo Legion Slim 7 to porządnie skrojony komputer gamingowy, który nie uznaje kompromisów w kwestii jakości i jego poszczególnych elementów. Z zewnątrz prezentuje się elegancko, wewnątrz natomiast jest to zestaw, który spokojnie powinien poradzić sobie z najnowszymi grami, ale również może być źródłem rozrywki oraz dobrym narzędziem do pracy. Gdyby efektywnie działające chłodzenie było odrobinę cichsze, to mielibyśmy do czynienia praktycznie ze sprzętem idealnym. Dlatego też, jeśli macie odłożone nieco więcej pieniędzy i chcielibyście znaleźć sprzęt, który przez najbliższe lata będzie towarzyszył Wam w waszych wirtualnych przygodach w domu lub poza nim, to Lenovo Legion Slim 7 jest dobrym wyborem.